Hej kochani, zapraszam Was dziś na moje nowe zamówienie z kosmetyków z Ameryki. I od razu Wam mówię, że dziś wysyłka jest za 5 zł. Wszystkie informacje macie na dole, więc bardzo fajna okazja. Pokażę Wam całe moje zamówienie, które mam w tym moim pakiecie. Plus zrobimy sobie test pomadek, bo zamówiłam sporo fajnych pomadek nowych. Także zaczynamy. I pierwsza rzecz z mojego zamówienia to jest maska hydrożelowa, maska oczyszczająca. Tutaj jest tych masek 20 rodzajów, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest głęboko oczyszczająca maska, żeby mieć taki pełny efekt oczyszczania, musimy zrobić sobie peeling całej twarzy, żeby usunąć stary naskórek i otworzyć pory. Tą maskę moczymy przez 20 sekund w wodzie o temperaturze 40 stopni i ona się rozgrzewa. I nakładamy ją na twarz na 30 minut. Nie mogę się doczekać, żeby ją zrobić. Może zrobię ją z Wami, jeżeli chcecie. Także to jest moja pierwsza rzecz. A dalej otwieram mój pakiet. Ja bardzo lubię to, że to jest zapakowane właśnie w takie pakiety. I nic nam tu nie lata i nie mam zbędnej folii bąbelkowej. Jest to moim zdaniem bardzo taki ekonomiczny sposób pakowania. Bardzo dobry. Zamówiłam dwa nowe szampony Batiste. Dwa nowe zapachy. Ja zawsze sobie zamawiam właśnie z kosmetyków z Ameryki. Nieraz te szampony, które zawsze kupuję, a nieraz zupełnie nowe zapachy. I pierwszy nazywa się Natural and Light Bare. I zaraz powącham. One wszystkie działają tak samo, ale mają właśnie różne nuty zapachowe. Bardzo delikatna nuta. Kojarzę to z kosmetykiem z dzieciństwa, nie pamiętam z jakim. Ale bardzo delikatny zapach, bardzo ładny. Delikatnie pudrowy. I drugi szampon. Nourish and Enrich. Nie mogę tego powiedzieć. Nourish and Enrich. To jest suchy szampon, taki z plusem, takim, że odżywia niby. I ten pięknie pachnie. O, to jest mój zapach, to jest zapach takiego olejku. To jest olejek migdałowy, więc pewnie tym pachnie. Więc ten ma zawartość olejku, więc ma tak mocno nie wysuszać. Będę testować. Dalej mam tutaj peeling do ciała Znakomi i na pewno znacie te peelingi z Body Boom. Pakowane bardzo podobnie, ale są strasznie drogie. Już wiele razy mówiłam, że tamte peelingi są fajne. Miałam kiedyś w jakimś boksie. Natomiast kosztują 60 zł, więc naprawdę za dużo. Ten jest o wiele tańszy. Również wegański, naturalny, bez SLS-ów, parabenów i tak dalej. Z olejem kokosowym, masłem kakaowym i solą morską. I nie mogę się doczekać, żeby wskoczyć pod prysznic i go sobie zrobić. Oczywiście takie opakowanie starcza nam na wiele razy, to nie jest tak, że wiecie, no na raz musimy to wyrzucić, ale pamiętajcie o tym, że jak trzymacie to opakowanie pod prysznicem, to niestety przemięka i robi się całe takie mokre, więc trzymamy poza prysznicem, ale jest to taki fajny, naturalny peeling. Ja lubię tą firmę Nakomi i te rzeczy kokosowe mają naprawdę wystrzałowe. Kolejna rzecz to paleta z L'Oreal. Nie widziałam jej w sklepach i zamówiłam ją, bo bardzo lubię tę modelkę. Nie mam pojęcia, jak się czyta jej imię. Wszyscy wiemy, jak wygląda. Piękna kobieta. I paleta mi się strasznie spodobała. Te palety często bywają na lotniskach. Nigdy nie widziałam jej w sklepie. Nie wiem, czy wejdzie do sklepu, ale to jest Travel Collection, czyli podejrzewam, że tylko na lotniskach. Chciałam ją z Wami tutaj zobaczyć. Paleta jest taka. I to jest paleta do podróżowania, wielofunkcyjna. Mamy róż i bronzer. Róż taki bardziej brzoskwiniowy. Mamy kolory na usta i mamy cienie. Fajnie to wygląda, jestem ciekawa, czy cienie są napigmentowane, ale cienie z L'Oreal są zwykle bardzo, bardzo dobrze napigmentowane i takie bardziej rozświetlające z tych, co używałam. Natomiast tu mam też kolory do ust. No muszę przetestować sobie tę paletę. Kolory takie bardziej pastelowe, delikatne rzeczywiście dla blondynki. Nie jestem pewna tylko tego różu, bo jest rzeczywiście bardzo brzoskwiniowy, wpada w pomarańcz, a ja wolę, jak róż jest różowy. Pięknie pachną, no ale duże lusterko. Dajcie znać, czy też macie obsesję na lotnisku, żeby oglądać te wszystkie zestawy. Kolejna rzecz jest bardzo ciekawa, jest to gąbka do ciała 2 w 1 nasączona mydłem antycelulitowa. Pierwszy raz to widzę, nie pierwszy raz widzę tą markę, to jest marka, wydaje mi się, że rosyjska, Café de Beauté. Wydaje mi się, że to jest produkowane w Rosji, ale mogę się mylić. Mam od nich już szampony w kostce, których jeszcze nie testowałam, ale jak zobaczyłam na stronie nowości, to musiałam to zamówić. Gąbka na razie zapowiada się normalnie, ale rzeczywiście mam wrażenie, że jest bardzo mokra. I pachnie tak cytrusami, trochę bardziej cytryną. Nie będę otwierać, wiecie co, bo to jest całe mokre w środku i bardzo, bardzo twarde. Ciekawe, jak to będzie działało i czy... No nie wiem, zobaczymy. Na pewno Wam opowiem w denku, jak już się skończy. Ale ciekawy produkt i widziałam kilka właśnie rodzajów tych różnych gąbek. Coś chyba też do twarzy było. Tutaj niby są grejpfruty narysowane, ale dla mnie to pachnie cytryną. Kolejne maski Muja, którą ostatnio widziałam na targach. Sebum Control z oregano i innymi ziołami, maska na twarz i na szyję.
Także taki rodzaj. Nigdy nie miałam maski z oregano, dla mnie to coś bardzo ciekawego. Kolejna rzecz to jest Beauty Face, czyli ta firma od dużej maski. Oczyszczająco i dotleniająca maska. Oczyszczająco i dotleniająca maska aktywny tlen. Tu nie ma nic, tylko tak wygląda. Następna maska, w ogóle na stronie jest mnóstwo masek. Jak chcecie się zaopatrzyć w te maski saszetkowe, to idźcie na Kosmetyki z Ameryki. Też Beauty Face Intelligent Skin Therapy, nawadniająca, ujędrniająca maska z algami morskimi. Muszę dziś mamie zanieść, bo ostatnio ma bardzo dużo pracy, na pewno się przyda na wieczór. I ujędrniająca, napinająca maska kolagenowa do okolic oczu z algami, hydrożelowa. Wygląda tak. Zamówiłam, bo wyglądała śmiesznie i stwierdziłam, że też nagram może test na żywo. Mam taką maskę do ust, możemy zrobić sobie taki śmieszny test różnych masek. I jeszcze jedna śmieszna rzecz. Zamówiłam sobie nail protector do rysowania różnych wzorków, do robienia efektu ombre gąbeczką. Naklejamy to wokół paznokcia i dzięki temu nam się nie brudzą skórki. Myślę, że też fajny gadżet. Następna rzecz, którą dostałam za grosz, to jest Nail Polish Remover, czyli zmywacz do paznokci z Essie. Specjalny do brokatu i on jest żelowy. Nigdy nie miałam żelowego zmywacza do paznokci. W każdym razie dostałam go za grosz do mojego zamówienia. I dalej mam już same produkty do ust. Słuchajcie, mam tutaj tak dwie nowe pomadki z Revlonu. To jest chyba z nowej kolekcji. O, tak wyglądają. Mam też nowe Apocalypse, ale są... Ola, ty je pokazywałaś? Te nowe Apocalypse? Nie. To mi się coś wydawało. Show Off w wersji matowej. Zobaczymy zaraz. Mam też nowość z Bourjois, dwie pomadki Soufflé de Velvet. Soufflé de... Nie wiem, jak to przeczytać. Soufflé de Velvet. Chyba tak się czyta. Dwie pomadki, które mają być właśnie takie chyba bardziej kremowe niż te poprzednie. Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Dwa kolory. I ostatni, który zamówiłam, bardzo trwały L'Oreal Infallible. Miałam już kiedyś kilka tych pomadek, ale strasznie mi się spodobał kolor. Jak zobaczyłam swatche w internecie, to zamówiłam, bo mam w kolorze 800 i to jest taki kolor typu Kylie Lips. No dobra, to zaczynamy, kochani. Przetestujemy sobie te nowości, bo ja wiem, że lubicie testy pomadek. Ja też je lubię u innych. Dobrze, że mam tu to duże lustro z L'Oreala, z tej palety i będę sobie tutaj się malować. Zacznijmy w takim razie może od tego Revlonu, bo wydaje mi się, że to jest produkt nawilżający. Moisture Stain, czyli to ma działać coś na zasadzie tintu do ust, nie mam pojęcia. Pierwszy to jest kolor 025 Can Crush. Lubię robić takie filmy dwa w jednym, nie, że mały haul kosmetyczny, to przy okazji przetestujemy sobie kolory i nowe formuły. Ma fajny zapach, ale ciężko mi go sklasyfikować, nie jest ani owocowy, ani jakiś słodki. Jest bardzo dziwne uczucie, bo to się lepi, jest zimne na ustach, nie wiem jak to inaczej określić, jest taki typowy błyszczyk, ale mam wrażenie, że się właśnie lepi, że rzeczywiście będzie barwił te usta i nie jest w 100% kryjący, jest taki przejrzysty. Może nie wygląda to źle, ale jakoś tak to nie jest do końca może moja formuła, już za bardzo się przyzwyczaiłam do tych matowych. Także to jest pierwszy, tutaj tak mam mieszane uczucia. Drugi z tego rodzaju to jest 050 London Posh. Dziwny jest ten zapach, taki nietypowy. I na aplikator akurat nakłada się idealna ilość. Tutaj nie mam całego aplikatora brudnego, tylko sam środek, więc to jest fajne. Dziwnie się to rozsmarowuje tak nierówno. Mam takie plamy na ustach, widzicie to? Normalnie mam usta w cętki. Muszę wam to pokazać bliska, bo to jest normalnie niewiarygodne. O tym właśnie mówiłam i ten poprzedni dawał taki sam efekt. Nawet jak to rozsmarujemy. Widzicie, co się dzieje? No niestety, to chyba nie będzie mój ulubiony produkt. Dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia z tym produktem i co o nim sądzicie. Ale lecimy dalej, może znajdziemy tu dalej jakieś fajne produkty. To w takim razie teraz produkt z Bourjois, bo wydaje mi się dosyć ciekawy. Jak wiecie, ja nie przepadam za tymi pomadkami matowymi z Bourjois. Nie jestem ich fanką. Moja przyjaciółka ostatnio powiedziała, no co ty, one są najlepsze. Ja ich nie lubię i wiem, że tutaj wiele z was też ma podobne przemyślenia. Ale to jest zupełna nowość i sobie razem przetestujemy właśnie ten suflet. Pierwszy kolor to będzie 04 po prostu, nie wiem czy ma jakąś inną nazwę. Nazywa się 04. Też taki bardziej pomarańczowy. Okej, już wiem, o co chodzi. Jest to taki matowy krem, ale nie w 100% matowy. Wykończenie mamy prawie matowe, wykończenie jest takie półmatowe, można powiedzieć satynowe. Ja bym to nazwała satynowa pomadka. Kolor, jak widzicie, koralowy. Dobrze się czuję w takich kolorach, ale bardziej w wakacje.
Wydaje się bardziej nawilżający niż ten poprzedni, ale nie ma tego matowego wykończenia. Ciekawe, czy będzie w ogóle trwały, czy nie. Także to jest pierwszy kolor. Nie jest w 100% kryjący. Zobaczymy, jak druga warstwa. Już jest lepiej. Bardzo podobny do pomadek z L'Oreala, które pokazywałam Wam w teście zamienników różnych matowych, płynnych pomadek. Ciekawy produkt, ale nie jest właśnie w 100% matowy. I słuchajcie, smak to jest typowy smak pomadek z Bourjois. Następny kolor to jest, tak, 05, bo wcześniej było 04. Okej, ma jakiś, ma jakąś nazwę. Fuchsia Mellow, a ten był Ravi en Rose. On, Boże, nie mogę chcieć wysłuchać. Ravi en Rose. Znów taka przejrzysta różowa pomadka. Znaczy tym razem różowa, wtedy była koralowa. Powiem Wam od razu, że to nie jest mój ulubiony typ wykończenia. Ale pomadki na pewno powędrują do mojej mamy, bo są bardzo przyjemne na ustach, jakby mam odczucie, jakbym miała taki fajny balsam. Albo inaczej, jakbym nałożyła bazę pod cienie na usta. Takie bardzo są wygładzone i mają właśnie ten typowy smak Bourjois. Także coś nowego, nie wiem co sądzicie o tym. Przechodzimy do Apokalips. Teraz trzy odcienie Apokalips Show Off. W zasadzie nie wiem, czy to się nazywa Apokalips, ja sobie tak powiedziałam, bo to jest w tym samym opakowaniu. Nazywa się Show Off Lip Velvet. I zaczniemy od najjaśniejszego, ale nie umiem stwierdzić, chyba ten jest najjaśniejszy. Jest wyraźnie napisane mat, więc musi być matowy. Ciekawe, czego teraz znajdę. W ogóle bardzo ładne opakowanie, takie jakby diamentowe tutaj. Pamiętacie czasy Apokalips? 602. Taki zapach bardziej chemiczny, ale nie jest nieprzyjemny. Na razie nakłada się zupełnie jak produkty Lime Crime, te welurowe. Ale wydaje mi się, że też to będzie taki matowy krem, a nie taka, wiecie, liquid lipstick typowa. Mokra taka pomadka, która zamienia się w suchy mat. Póki co jeszcze nie zastyga. Zobaczymy jeszcze chwilkę. Tak jak podejrzewałam, jest to takie wykończenie prawie matowe. Nie w 100%. Kolor jest troszeczkę... troszeczkę za jasny dla mnie, ale nie jest brzydki. Dobrze kryje, jeżeli chodzi o napigmentowanie, to naprawdę jest dosyć silne. Pomadka jest kryjąca, ale nie jest w 100% matowa, czyli tak jak podejrzewałam, jest taka półmatowa. Nie jest to taka typowa liquid lip. Ja właśnie lubiłam Apokalips, ale wkurzało mnie to, że za bardzo się błyszczały. Kolejny kolor to jest 206. O, bardzo podobna do mojej pomadki z Maca. Ale rzeczywiście jest ten chemiczny smak. Jakoś nastawiłam się na to, wiecie, te, zwykle te płynne pomadki są waniliowe. Jak widzicie, kolor jest mocny, od razu mamy za jednym pociągnięciem krycie. Aplikator bardzo fajny, nabiera wystarczającą ilość produktu tu na środek, jakby w taką dziurkę. I można fajnie rozprowadzić. I myślę, że ten kolor mi pasuje. Pierwszy chyba dziś kolor, który tak w 100% mi odpowiada. Naprawdę fajny. Jeszcze raz jest to 206 Atomic Rose. Wiem, dlaczego poprzedniego nie widziałam. Poprzedni się nazywał Apollo 602. Bo był zaklejony. No, naprawdę niezły kolor. Wygląda jak te z Maca, ale nie jest tak w 100% matowy. I ostatni, który tutaj mam, to jest 307 Meteoric Matte. I to już jest jakiś ciemny. O wow, wiśnia. Ale piękny kolor. Piękny. Bardzo mi się podoba. Bardzo elegancki kolor. Ja bym w tej pomadce zmieniła jedynie to, bo no, nie przeszkadza mi to, że to jest właśnie takie kremowe wykończenie i że pewnie nie będzie się długo trzymać. Nie jest w 100% matem, ale zmieniłabym ten zapach jednak. To jest właśnie dość chemiczny, a mógłby być przyjemniejszy, taki cukierkowy. Ale szminka jest piękna, sami musicie przyznać, że fajna. To będzie mój faworyt. Ostatnia pomadka, już dawno jej nie miałam. Na pewno pamiętacie z moich poprzednich kolekcji kosmetyków, że miałam te pomadki, przewoziłam sobie kiedyś ze Stanów. One były u nas strasznie drogie kiedyś, teraz oczywiście można je kupić taniej. Na kosmetykach z Ameryki znajdziecie kilka kolorów. No i co robimy? Najpierw nakładamy kolor, później nakładamy balsam, koncept znany już z Max Factora. Oni to ściągnęli i moim zdaniem mają troszeczkę lepszą formułę. Zaraz zobaczymy. Zamówiłam sobie bardzo ładny kolor, bo najpierw sprawdziłam sobie kolor w... Aha, do połowy wysuwam, ja chciałam cały wyciągnąć. Sprawdziłam sobie kolor w necie oczywiście, kolor to jest 600 i kolor ma być taki bardziej właśnie jak pomadki Kylie. Pachnie pięknie, tak słodko. I ambasadorką tej pomadki była Beyoncé kiedyś, dawno temu, nie wiem kto pamięta. Zobaczcie, oni wymyślili ten kolor zanim stał się modny. Bo naprawdę, ta pomadka ma już z dobrych 6 lat. No dobra, to sobie teraz wysycha na ustach. Bardzo przyjemne, zresztą ja bardzo lubię
smak tych pomadek i zapach. I czuję, że mi się teraz tak jakby się tak przyklejała do ust, tak, wiecie, wsysa się w usta. Usta zaczynają się trochę lepić. Myślę, że tak z 2 minuty i można malować drugą warstwę. Nie wiem, jak tu jest napisane. O, 2 minuty, dokładnie. I trzeba ściągać to olejkiem do demakijażu. Czyli musi mieć tłustą konsystencję, żeby zeszło. Jak nie macie, no to wystarczy oliwa z oliwek. Też możecie nią zmyć. Jeszcze jak zastyga. I się lepi. Tylko trzeba poczekać rzeczywiście, żeby wyschło. Ale kolor jest piękny, podoba mi się. Pewnie kiedyś bym na niego nie zwróciła uwagi. No i mamy mat i nie mogę mówić, bo muszę nałożyć balsam. Balsam taki. Raczej bez balsamu się nie będzie, bo nie da się w tej pomadce mówić, jak się tego balsamu nie ma. A teraz usta są nawilżone i ta pomadka będzie się trzymała, trzymała i trzymała. Uwielbiam, zwróćcie na nie uwagę. Mój ulubiony kolor to był czerwony, który właśnie reklamowała Beyoncé, ale teraz ten naprawdę mi się podoba. Miałam też kiedyś jakiś róż, muszę kupić sobie więcej kolorów, bo naprawdę pamiętam, że to było bardzo fajne i trzymało się długo. A w porównaniu do tych innych pomadek, one są bardzo fajne, jeżeli chodzi o konsystencję, są takie bardziej jak balsamy, właśnie są welurowe, ale nie trzymają się tak długo, także no zależy co, czego szukacie. Przypominam Wam o wysyłce w dniu dzisiejszym za 5 zł, informacje wszystkie macie na dole. Mam nadzieję, że mój test Wam w czymś pomógł. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli lubicie takie filmy, no i widzimy się już w kolejnym. Pa, pa, kochani.